Yo, Kartoszyżysko, odcinek trzeci. Tym razem musimy zdobyć jajo Magmazaura. A sama przygoda będzie na Genesis 1, więc zapraszam serdecznie, polecam. Pozdrawiam. Tą misję rozpocząłem na biomie oceanicznym, gdzie na jednym z klifów rozpocząłem zbierać rzeczy, oswoiłem sobie małpkę i kazałem jej zabić listro. Problem jedynie z tą miejscówką jest taki, że tak jak na aberracji nie ma kamienia, więc zdecydowałem, że pójdę zrobić misję. Pierwsza się nie udała i straciłem wszystkie rzeczy. Ale poleciałem dalej zrobić kilka misji z paczkami, ale niestety końcowo nie dały mi nic fajnego. No i potem poszedłem na bagno, które jest totalnym bagnem. A, rozumiecie ten żart, że po prostu to jest słabe miejsce i nie polecam tam chodzić. Bo nie wiem, kto wymyślił, że to ma być proste miejsce, jeżeli tam wszystko chce was normalnie zabić. I zabijanie rybaków po prostu was zabija. Zwłaszcza tych swarmów, co próbowałem moczopsem zabić i było strasznie. No ogólnie to umarłem tam chyba z 10 razy, ale końcowo postanowiłem, że wybuduję sobie jakąś bazę do przepalania metalu, bo tam dosyć spoko z metalem jest. I korzystając z punktów, które zdobyłem robiąc misję, kupiłem sobie troszeczkę rzeczy, żeby oswoić kangura, a następnym moim celem było właśnie oswojenie go na zimie. No ale końcowo postanowiłem, że nie będę oswajał kangura, bo nigdzie nie było żadnego fajnego poziomu, a znalazłem takiego Gigantopithecusa na 145 i postanowiłem, że w sumie i tak mam się krytem poruszać, więc po prostu go oswoiłem. Później skatowałem mnóstwo hełmów i wyruszyłem na biom księżycowy, gdzie miałem zrobić kilka misji Tokyo Skiff, z których wypadają siodła kartoszura. Jest na to 8%, więc starałem się to zrobić. By się tam dostać, używałem gejzerów i popychałem je też drony, to było dosyć ciężką sprawą, ale przy użyciu śpiworów jakoś udało mi się dostać do tego miejsca. Z samych misji wykonałem ich około 5 na każdym poziomie i 3 razy na poziomie właśnie trudnym. I na szczęście przy ostatniej misji zdobyłem siodła krytoszczura, ale musiałem się stamtąd szybko zwijać. O mój Boże, 3 siodła na krytoszczura legendarne. Zaraz go. A co nagrywasz, jeżeli w ogóle? Krytoszczura. No, nagrywa arka. Krytoszczura. Ja ci mogę nawet miniaturkę pokazać, jaką my zrobimy. Nie no, meteoryt spadł mi koło głowy. Jak ja tu umrę z krytoszczurami, to nie wytrzymam. Nie otepam się stąd. Następnym zadaniem było oswojenie krytoszczura. W ogóle ciekawostka, na Genesis nie da się zrobić siodło na krytoszczura, bo to jest schemat z aberracji. Więc w sumie to, że zdobyłem siodło z misji, to był jedyny sposób. Więc mega fajnie. Na księżycu również są kryty, ale żeby pierw zdobyć krytoszczura, trzeba mieć miodek, który występuje na bagnach. No i spinając, używając harponów spinaczkowych, spadochronów i boostarkerów, ogólnie to dwie próby miałem na to, poza pierwszą umarłem, udało mi się dojść na górę i zebrałem w końcu miodek. Jakbyście chcieli znaleźć, to szukajcie takiego glitcha na środku mapy, na takiej latającej wyspie, na drzewach, no, ten tego. I robiłem jeszcze medbrusy. Następnie wyruszyłem do jaskiń i udało mi się w końcu w jednej z jaskiń znaleźć krytoszczura na 130, którego oswoiłem. No i doszliśmy do momentu, w którym idę na wulkan, żeby zdobyć jajo Magmazaura. Ogólnie powiem wam, że sama seria z krytoszczurem fajnie by się robiło. Mam nadzieję, że podobały wam się odcinki. Wleci jeszcze jeden materiał, jeżeli chodzi o krytoszczura i zdobywanie jajek. Dziękuję wam w ogóle za aktywność przy tych 3 odcinkach i w ogóle za to wszystko. Widzimy się pod jaskinią tego. No ogólnie tu jechałem krytoszczurem i potem postawiłem śpiwory i wleciałem i no zobaczcie, jak to wygląda. O Chrystus, źle skręciłem. They see me spin right now, baby, right now. Nie no, krytoszczur, nie umieraj. Ej, cały świat mnie nienawidzi chyba. Jedziesz, jedziesz! Straciłem zbroję.
Dobra, przerwa. Cholera. Ten pancerz. Nie to. To chyba tutaj. Tak, to tutaj. Dobra, akcja jest zwykła. Ładujemy żyłę. O Boże, jednak nie ładujemy żyły. Dobra, leci. Kretoszu, kochałem cię, jesteś dla mnie jak stary brat. Dobra, o kurwa, nie, jednak nie. Nie wsiąłem spod ochrony. Widzę jajecznicę, lecę po nią. O! Pam. Jajecznica. Och! O, nie! Jestem bliżej wyjścia. Nie! No, ostatecznie postanowiłem, że się wycofam i ogarnę sobie jakieś rzeczy, żeby jednak nie biegać cały czas nago po te jajka. I zacząłem próbę drugą. Nie, to jest najtrudniejszy challenge, jaki miałem do tej pory. A jaki to jest challenge? Nie zbanuj Piccolo. O kurwa. Proszę nie. Oni mnie palą. Może wszystko wydawało się przegrane, bo byłem zamknięty. Ale nie wiem, czy wiecie, bo zostałem jeszcze dwa śpiwory. I w tym momencie zabrałem jajko z ciała, w którym przedtem jeszcze wziąłem jajo. I było bezpieczne, bo wszystkie magmazaury były zagrowane na krytoszczura. I mogłem uciec, ogólnie to były straszne lagi. Nie no, ja na pokaz slajdów mam, co się dzieje? Dobra, ciu. Wiedzielę to wszystko. Kocham tą jaskinię. Ja się tepam stąd. Oni idą po mnie. Nie to... co ja chciałem... A, wiatrak muszę wyłączyć. O nie, kapro! W każdym razie, no chciałem powiedzieć, że easy gierka, po raz kolejny zdobyłem jajko na twiźnie, na kretoszczurze. Może kretoszczur nie przeżył, ale poświęcił się. Dlatego tak właśnie pokazuje, że kretoszczurem zdobył się do każdy jajko. Przekaz tego wszystkiego. O, i... Tyle. A teraz jem jajo.